pogoda nie rozpieszcza, minus 2 stopnie, ale pokręcimy, może dojedziemy do Jeziorka Srebrnego, zobaczymy, jak w takiej zimowej aurze dzisiaj to się przedstawia. Dojechaliśmy, jezioro Srebrne nawet zimą żyje, są ludzie morsujący, sauna, spacerowicze, pięknie. Jezioro Srebrne, Turawa Marszałki, Osowiec, a tutaj warunki normalnie jak w górach, zaśnieżone szczyty. Jedziemy dalej. Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się dzisiaj na wyjście na rower. Nie ukrywam, że rano miałem delikatny kryzys, jak zobaczyłem, że jest minusowa temperatura, wiatr, ale naprawdę fajna zimowa aura i super zabawa. Niedaleko w domu, można powiedzieć wokół komina, bo tak naprawdę jakieś 20 km mam tutaj do przejechania nad jeziorko, może nawet nie. A zabawa świetna, a zobaczcie, jest nawet teren do biwakowania. Zrobimy sobie chyba zaraz przerwę na herbatkę. Siadać może nie będę tutaj na tych zaśnieżonych ławeczkach, ale herbatki się napiję. Pytacie w listach, jaka szerokość opon na takie warunki. Ja jeżdżę na 35. W zupełności mi to wystarcza. Oczywiście miałbym 4 dwójki, byłoby pewnie komfortowiej. Ale nawet nie wiem, czy by mi tutaj weszły. Mam Tribana RC500. Liczy się dobra zabawa, fun i korzystanie z tego, co mamy. Zdrówko.